O, witam wszystkich celtycki. O, piękna pogoda dzisiaj. O, będzie kolejny odcinek z miejsca mojego tutaj stałego mudlarkowego, nazwanego przeze mnie mudlarkowym rajem, dlatego że zawsze tutaj jest bardzo ładnie i z reguły trafia mi się tutaj dosyć fajna pogoda. Nie powiem wam, to miejsce tutaj mnie dosyć mocno zawsze relaksuje i opróżnia moją głowę ze zbędnych myśli i jakichś tam myślowych rozterek, no przynajmniej na te parę godzin. Jestem jakieś 15 minut teraz przed odpływem, czyli ta woda zejdzie jeszcze niżej. Mam tutaj swój standardowy dwulitrowy worek na różne znajdki, które tutaj się pojawiają co parę metrów. Zrobię tą plażę dzisiaj jakoś w miarę szybkim tempem, bo dzisiaj są jeszcze dwie rzeczy później do zrobienia. Tam fajeczki w tamtym kierunku, stare fajki gliniane z lat, większość z lat 1700, wczesne 1700, późne 1700. I tam na samym końcu jeszcze mam dzisiaj zadanie dodatkowe, będę zbierał drewno, te takie drewno wypłukane. No, będę robił projekt z tego drewna, a także mam dzisiaj samą drugą torbę i tego drewna trochę tam wejdzie do niej. Dobra, żeby się tutaj już nie rozgadywać, zabieram się tutaj za te połacie odsłoniętej plaży. Jak widzicie, tutaj plaża kamienna, ale w większości teraz zasłonięta glonami. Zobaczymy, co wyjdzie w tych miejscach odsłoniętych. Jak coś będzie fajnego, to będę się włączał. Jeden z wielu zębów, które tutaj się walają po tej plaży. Koń albo krowa. O, takie coś teraz znalazłem. Z niczym mi się to nie kojarzy. Od kraba to raczej nie jest. Krab ma takie wypustki na tych szczypawkach, na rękach. No to jest tutaj gładkie, które wygląda na zęba dosyć duże. No zabieram oczywiście jako ciekawostkę. No szkiełko z jakimś takim wzorkiem, kropki. O, tutaj w tym miejscu jest zagłębie kościowe. Tutaj jest jedna. Tutaj jest druga. O, wszystko kawałeczki małe. Oprócz tej tutaj, jeszcze gdzieś był trzeci kawałek. Gdzieś mi teraz umknął, tutaj jest. Tutaj mi się kojarzy z jakąś taką wazą na zupę. Miską na zupę. O, widać dwie postacie tutaj. Schody. Tutaj jest kawałek łódki bodajże z tej strony. Tutaj są schody. O, tam dalej jest jakiś krajobraz, jakiś las. Po lewej stronie prawdopodobnie był jakiś budynek. No i widać tutaj dwie panny. Jedna z rozłożonymi rękoma. No i druga z tyłu. Tej na coś trzyma bodajże. O, zabieram oczywiście. Dosyć fajny kawałek. Tutaj w okolicach jaskini, takiej mini jaskini, parę rzeczy wyszło. Denko od butelki, bottle, widzę napis z Scotland. Jakieś cyferki tutaj, raczej nowsze. Wyszedł kamyk tutaj ubity, jakiś taki kolor nietypowy. Trochę mi wygląda jak sandstone, ale sandstone ma raczej ziarna, a to jest tutaj idealnie gładkie. Zabieram oczywiście. Kawałek tutaj
jakiegoś naczynia, chyba talerz, brzeg talerza, jakiś budynek bodajże średniowieczny na nim. O, kolejna ceramika niebieska, to będzie chyba jakaś filiżanka albo jakaś miska. O, i wyszły mi dwa takie kawałeczki tutaj z kreskami. O, powiem wam, że nie mam pojęcia, co to jest. O, mam nadzieję, że to jest z kamielina czegoś. Dosyć wyraźne wgłębienia tutaj widać i pod każdym kątem. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. Ciekawe, co to jest. O, przy okazji się dowiedziałem w międzyczasie, o, kto tego zęba tam zostawił. O, to jest ząb dzika. Należał do dzika. Jakiś dzik tutaj na tej plaży poległ albo był jedzony. Papieros elektroniczny, śmieć. Zabiorę go, bo jest mały, i go wyrzucę. O, w międzyczasie tutaj nad tym myślałem. O, wymyśliłem, że to jest chyba szyjka naczynia, gdzie przykrywka, czy nakrętka, czy raczej wkrętka, o, wchodziłaby tutaj do środka, i to jest gwint. To jest bodajże najlepszy kawałek, jaki znalazłem. Znam tą firmę, mam już takie dwa. Słoik po marmoladzie, tak mi się wydaje. Większość z nich była po marmoladzie, po jakimś dżemie, po konfiturach. Nie pamiętam tutaj, co szło dalej. Widać literkę W, widać literkę P. Porters chyba. O, widać bardzo wyraźnie latarnie bodajże. Żeby tradycji stało się zadość, na tych skałkach zawsze robię sobie piknik. Osiądę na 5 minut, napiję się czegoś. Mam tam jakieś ciasto, jakąś roladę kupiłem. Zobaczymy, jak ona smakuje. Tutaj wszędzie szczeliny, trzeba uważać, żeby się nie ześlizgnąć. O, i jeszcze butla tutaj wyszła. Zobaczcie, jak ona jest gruba tutaj. W tym miejscu po lewej stronie dosłownie jest centymetr średnicy, grubość. No, jest tutaj nazwa miasta Cork. No, ale jak widzicie, o, samo denko zostało. O, szkoda. Tyle wygląda jak papryka. Nie wiedziałem, że papryki rosną na drzewach. Drzewo paprykowe. Kolejne miejsce, gdzie jest, gdzie są skałki, gdzie te kawałeczki tutaj są wszystkie porozpryskiwane, połamane. Tutaj jest coś. Zapalniczka. Tak samo ze słoika. Bardzo dużo denek, ale wszystkie denka nowoczesne. Tutaj kolejne, takie owalne. Tutaj jest jakiś napis na tym Q, Y, i tutaj jest literka P. To chyba nie jest angielskie ani irlandzkie, ale wiadomo, tutaj kiedyś Anglia panowała. Wszystko było angielskie. Bardzo mało rzeczy było tutaj produkowanych w Irlandii. Uwaga! Znowu będzie lewa ręka. No, nie wiem, czy to jest piłka, czy to jest jakaś zabawka erotyczna. Dorobił tutaj tą bramę.
jeszcze 2 miesiące temu i tutaj nie było. Jakiś taki zrobił kaganek. Dobra, ja się będę przenosił na fajeczkowo, czyli będę polował na stare gliniane fajki. Muszę tutaj chwilę spędzę i włączę się na fajeczkowie. Robi się coraz to zimniej. Jeszcze jakąś godzinę, półtorej tutaj spędzę i to by było na tyle. I po jakiejś godzinie tutaj dotarłem do miejsca, gdzie zwykle wychodzą fajeczki. Tutaj jest mój pierwszy ustnik dzisiaj. Dosyć długi. Zabiorę, ale zanim go zabiorę, spróbuję go jeszcze tutaj na szybko przepłukać. Czy tam na nim coś jest, jakieś dekoracje, może jakieś napisy. Tutaj jest kolejny ustnik. Przy okazji, jak czyściłem, nie ma nic na nim. I tutaj jest drugi, gdzie on był. Ten jest krótszy tutaj. Kawalątek dosłownie. Zabieram obydwa. Tutaj kolejny ustnik. Trzeci. Ten jest tutaj zdobiony na końcu. Jakieś tam ma dekoracje. Zabieram. Tutaj w tym miejscu ustnik i pozostałość po cybuchu dosyć duża. Wow. Jest logo tutaj. Jest literka B wybita. Zobaczymy na obcasie. Obcas jest niestety zbyt brudny, żeby teraz sprawdzać, ale tutaj wyraźnie widać B na cybuchu. Także wyszła fajka z cybuchem. Ustnik z cybuchem. Zobaczymy tutaj na ustniku jeszcze na szybko. Ustnik jest chyba bez żadnych dekoracji, mi się wydaje. Świetna znajdka i tak. Zabieram oczywiście. Można powiedzieć, że wyszedł pierwszy cybuch dzisiaj. Niepełny, ale też się liczy. Widać tam coś? Widzicie kawałek ustnika? Można dać pauzę i się przyglądnąć. Tutaj jest. Nie wiem ile. 2 cm długości. Zabieram. Ten jest bodajże mój najdłuższy dzisiaj. Powiem wam, że tutaj zawsze w tym miejscu panuje błogi spokój. Nikt tutaj nie przychodzi. Nikt mi tutaj nie przeszkadza. Mogę się skupić na tym, co lubię robić. Czyli na fajeczkach. Na szukaniu ich, odszukiwaniu. Już myślałem, że nic tutaj nowego dzisiaj nie odkryję. 3 rzeczy odkryłem. Że kruki tam rozdziobują te glony i szukają te wodorosty. Szukają resztek pożywienia między nimi. Druga rzecz to, że właśnie zaczął się przypływ i będę musiał się trochę cofnąć wyżej. A trzecia rzecz, najważniejsza, sprawa ewolucji krabów. Dlaczego kraby nigdy nie urosły? Dlaczego kraby z powodzeniem można nazywać krabikami, czy jak ja na nie mówię, krabikami. Tutaj jest odpowiedź. Bo paliły. A tutaj krab, który został w pozycji jarania fajki. Widzicie, co się dzieje z krabami, jak palą fajki, tyle zostaje, sama ręka. Niech to będzie przestrogą dla innych krabów i krabików i szkrabików. Słońce już powoli zmierza ku zachodowi. Powiem wam, że już prawie że zrezygnowałem tutaj z jakiegoś fajnego cybucha dzisiaj, ale temu się przed chwilą przyglądałem i widzę, że ma tutaj coś na sobie. Uwaga!
oby był cały, a ubity jest. Wow, jest ubity, ale tutaj ma, wow, no on jest tutaj świetny, powiem wam. Ma chyba tutaj jakieś zwierzę, które stoi, to chyba nie jest, tak, to jest chyba lew. Lew z jednej strony, no i kolejny lew z drugiej strony. No, powiem wam, że te wybrzuszenie tutaj jest bardzo silne. Na reszcie tych fajeczek tam są jakieś loga małe, ale tutaj jest już taka lepsza fajka. Ona chyba nie jest z Holandii. Moment, spróbuję tutaj się dostać jakoś do kałuży. Wydaje mi się, że to jest fajka z Anglii. Spróbuję ją tutaj na szybko obczyścić, jakoś delikatnie. Wow, no ta jest fajna, ta jest fajna. Oczywiście szkoda, że nie jest cała, ale nawet w takiej kondycji, jaka ona jest teraz, to... No widać tutaj, jakie to jest zwierzę, tak, to jest lew chyba. No i to jest logo. O, logo jest okrągłe i tutaj idą jakieś literki dookoła. Świetna sprawa, świetny dzybuch. Na obcasie nic nie ma bodajże. No zabieram oczywiście. No to jest bodajże dzisiaj fund dnia. Świetne. Jakieś podsumowanie będzie. O, 2,5 godziny spędzone. Ten cybuch, który wyszedł ostatni, o, to będzie fund dnia dzisiejszy. O, bardzo fajnie zdobiony, te zdobienia grubsze. O, widać, że raczej paliła z tej fajki tytoń, osoba bardziej zamożna. Kraj pochodzenia nieznany, spróbuję go jakoś w domu obczyścić. Dam go na Instagrama, na Facebooka, także będziecie go mogli zobaczyć, jak on wygląda, jak jest czysty, i spróbuję go jakoś ubrać w ramy czasowo-geograficzne. No, wydaje mi się, że Anglia, ale mogę się mylić oczywiście, nie jestem jakimś specjalistą od fajeczek glinianych, uczę się na bieżąco. No to by było na tyle. Można mnie subskrybować na YouTube, można mnie followować na Instagramie, na Facebooku. Zima teraz idzie, te dnie będą krótsze. Mniej się będzie chciało wychodzić, będzie się robiło coraz to zimniej. Spróbuję te swoje wyjścia jednak dalej ciągnąć. One będą najprawdopodobniej rzadziej się będę pokazywał na YouTube, ale no, zobaczymy. Mam nadzieję, że ta pogoda tutaj irlandzka na jesień, czyli ciągłe deszcze, w tym roku nie będzie aż tak zła i nie będzie aż tak mokro. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, to by wam tyle. Pozdrawiam i do następnego. O, drewienko na projekt nazbierane. No i do domu.